Namówiłem was do kupna kierownicy i że kierownica jest taka fantastyczna, to ja mówię, no nie kupujcie tego, co ja tam kupuję, czy mam, czy posiadam, bo to nie o to chodzi, no kupujcie to, co wam tam się podoba i rzeczywiście myślicie, że mogłoby zrobić to na was jakąś tam, dla was jakąś tam różnicę mogłoby to zrobić. Serio, jeden samochód mam w klasie S2? Niemożliwe. A, bo wybrałem... Tutaj jeszcze, okej. Okay. Więc w poprzednim odcinku mówiłem, że wow, fantastyczna jest kierownica, że super wszystko, elegancko i dalej uważam, że jest to fajna rzecz, ale kurde, moi drodzy, nie popadajcie w jakieś tam skrajności, to nie oznacza, że ja zawsze będę grał na kierownicy, ja tą kierownicę muszę zwrócić, nie wiem, czy będę miał następną, nie wiem, czy będę grał na kierownicy w dalszym ciągu, chciałbym, bo jest to fajna rzecz i jak się okazuje, wcale nie jest to aż taki wielki problem, oczywiście jest to dalej wielki grat przede mną i muszę to ściągać, zakładać z powrotem, ale akurat ta kierownica ma tutaj bardzo fajne te możliwości, wiecie, ściągania i zakładania tego, więc tu nie ma z tym problemu. Wybieram teraz jakiegoś hardkorowca. O, dajmy tego dziada, o kurde. I pojedziemy sobie Goliata na kierce, jestem ciekawy. I pisaliście mi właśnie, że namówiłem was do kupna kierownicy, po niektórych, że namówiłem do kupna kierownicy, żeby na niej sobie jeździć, żeby ją testować. Inni mówią, że kierownica mi się po jakimś czasie znudzi, że to jest tylko na początku takie wow i potem już będzie po prostu normalnie i będę chciał sobie grać na padzie, żeby po prostu wygrywać, bo na onej jest ciężej. To sprawdzę sobie, jak jeszcze będę miał z ludzkami live'a, czyli z wami i na Twitchu sobie coś tam popróbujemy, pogramy. Na pewno przegram, to kurde nie jest nic nadzwyczajnego. Po pierwsze nie umiem grać na kierownicy za dobrze, a po drugie, no kurde ludzki są dobre, więc tutaj nie będzie się naprawdę czym popisać. Natomiast chcę sobie dzisiaj pośmigać troszeczkę mocniejszym samochodem. Znaczy kurde, ostatnio też sobie śmigałem super mocnymi samochodami, więc tutaj nie ma niespodzianki. Jakoś to daje taką wielką satysfakcję, jak w końcu kurde możesz opanować te samochody, możesz regulować ten gaz w dużo lepszym, większym zakresie niż mogłeś to robić na padzie. I no kurde, jest lepiej, może wezmę taką kamerkę wyżej, pyk. No, ale też nie chcę przez to wszystko wam powiedzieć, że o, kupujcie kierownicę, jest zajebisto i tak dalej. Ja to robię dla siebie, ale jeśli czujecie, że pod jakimś względem kiera będzie wam przeszkadzać, albo jest to spory wydatek, bo to też trzeba brać pod uwagę, wydatki to bardzo ważne rzeczy, trzeba oszczędzać i tak dalej. I kierownica jest sporym wydatkiem, ta z tego co patrzyłem kosztuje 1200 zł i jest to dużo za taki sprzęt. Ale jest to dobry sprzęt, nie mogę powiedzieć, że nie jest dobry, bo jest dobry, fajnie się jeździ na tym, ma dużo różnych systemów, których nawet nie rozumiem. A więc tak, jeśli chodzi o ustawienia, tutaj wam pokazywałem ostatnio, zaczynamy sobie i startujemy. Zaraz wam dokończę moją myśl jeszcze. Kurde, ale pięknie ruszyłem na tym piachu. Full control jak na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj jest miks różnych pojazdów. Myślę, że te kurde wielkie molochy to ja tutaj zaraz podgonię. Ta fura, którą mam, jest potężna. To jest Ultima 720, z tego co wiem. Jest jeszcze Ultima 1080. I ta... czy Ultima GTR po prostu? A nie się... kurde, już zapomniałem. Ale tamta Ultima jest na starcie już bardzo mocna, bardzo stuningowana, a ta... to możemy jeszcze trochę podkręcić i dosyć dobrze ją zrobić w klasie S2. Dobra, strujeczki sobie ruszyłem, jak widzieliście miałem dosyć niskie obroty na tych biegach na piachu, no tam się inaczej nie da... o shit, inaczej nie da zachować, no bo jak dodasz więcej gazu to jest lipa. Ja coś czuję teraz, że może ustawienia kierownicy mi się zmieniły czy coś, bo czuję, że jest taka bardziej luźna. Ale nie, nie jest, wszystko git, czuję w moment kiedy tracę kontrolę, kiedy samochód traci przyczepność i tak dalej. Spróbujemy oczywiście tutaj wszystkich podgonić. Dzisiaj pojeździmy sobie na tej kamerce zza samochodu. Troszeczkę ją... o shit, troszeczkę ją... myślę, że wyczuwam jak Jedi. No. A ten samochód ma oczywiście silnik zainstalowany środkowo i mamy tu napęd na tył, ogromna moc i bardzo niska waga. Najcięższy w tym samochodzie jest chyba tylko silnik, kurde, który jest ogromny. Co zresztą pewnie słyszycie.
No, ale wracając do tematu samej kierownicy, ostatnio na odcinku też wypowiedziałem się o niej bardzo dużo, myślę. I dużo osób się podjarało, tym chyba, że ja się jaram, kurde. Sami nie przetestują, bo może nie mają takiej możliwości, ale ten odcinek został bardzo dobrze odebrany, no i kurde, w sumie Lucek pierwszy raz na jakiejś tam lepszej kierownicy, wow, nie? Kiedyś miałem kierownicę, ale taką słabą, że po prostu aż się popłakałem, jak ją miałem. Nie dało się na niej normalnie jeździć w żadnej grze. Tak więc zrezygnowałem w ogóle z kupowania jakiejkolwiek kierownicy przez jakiś czas. Teraz miałem taką możliwość, że firma mi podesłała do testowania, myślę, kurde, czemu nie? No i sobie testuję, sprawdzam, jak to działa. Teraz nawet nie dodaję gazu do końca, tutaj jest dużo krętych dróg. Nie jadę wcale jakoś tam... Wow, to było dobre. Jadę wcale jakoś tam super szybko, ale najważniejsze jest to, że jadę w miarę równo, no i trzymam się na drodze. Były takie komentarze, że kierownica mi się właśnie znudzi i po jakimś czasie po prostu sobie wrócę do pada, zwłaszcza jak będę przegrywał z ludzkami. Może tak będzie, ja kurczę, nie mówię, że nie, tylko sama taka, wiesz, sama taka frajda z jazdy jest bardzo fajna i tu nie chodzi nawet o samo wygrywanie, ja czasami sobie wbijam po prostu do tej gry i odpalam sobie kierownicę, kurde, po to, żeby po prostu pojeździć, żeby sobie poczuć te samochody. Można powiedzieć, że nawet przejść grę od nowa. Patrzcie, wcale nie jadę tutaj jakoś super szybko, nie? Ludzki to już by były tutaj na mecie, kurde. Nie wiem ile, mam dwa okrążenia, no miałem wziąć jedno, trudno. Pojedziemy sobie dwa. A dopiero teraz wciskam gaz do końca. A tutaj czułem już lekką utratę kontroli samochodu. Ale jeszcze jakoś się trzymam. Bardzo ostrożnie jeżdżę tą ultimą, co? Ale fajne jest to, że właśnie na padzie nie można tak płynnie poruszać się po drodze, no bo tam nie mamy takiego wyczucia w tym gazie, no nie? Tutaj jednak możemy sobie samochód ustawić przy prawej stronie lepiej, przy lewej stronie, wiecie, żeby do zakrętu się przygotować czy coś. Jest to płynne. Z drugiej strony, kurde, chyba przybliżyłbym sobie monitor troszeczkę, bo jest oddalony tak jakbym grał na padzie, a jednak siedzę troszeczkę dalej od tego monitora i nie jestem tak przyzwyczajony do omijania obiektów, gdy ten monitor jest tak dalej. Po prostu są mniejsze, nie? Ciężko je dostrzec. I tutaj chyba czas kupić większy monitor. Ja już się wcześniej zastanawiałem nad tym. Byłaby to fajna opcja. Niekoniecznie jakaś tam od razu rozdzielczość 4K, tylko po prostu większy. Wtedy mógłbym go ustawić trochę dalej nawet. No ale to jeszcze sobie pomyślę. Prawie 400 km na godzinę to tutaj wystarcza. Najważniejsze, że jakoś się tam trzymam drogi, jak do tej pory. Oj, jestem trzeci, kurde. Na najtrudniejszym poziomie trudności. Może uda się jakiś jeszcze inny wyścig wygrać. Chociaż w zamyśle dzisiejszy odcinek chciałem sobie pojeździć troszeczkę słabszymi samochodami. No jak zwykle, jak to ja. Zaczynam od ultimy, kurde. Prawie, że najszybszy samochód w tej... Oh shit! Kurde, mogę cofać? Nie mogę cofać. Ja nie mogę. Kiedy ja straciłem tą przyczepność? Oh shit. Niedobrze. I teraz nie wyjadę stąd nigdy w życiu. Wyjadę tyłem chyba. Okej. Ojej, 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 straszne to było. Musiałem lekko dodać gaz na zakręcie i lipa. Nie wiesz nawet kiedy takie rzeczy się dzieją. I zobacz, już 10. pozycja. Na multiku, jak będę z wami grał, będzie jeszcze gorzej, kurde. Oczywiste to jest. Po prostu. Ja nawet na padzie jak grałem, na padzie dobrze ogarniałem Forza Horizon. To byłem, kurde, w środkowej, no, w środku stawki. A co dopiero na kierce, kurde. To będzie dopiero masakra, no ale trzeba wszystkiego spróbować, nie? Dobra, tutaj delikatnie. Goliat jest fajny chyba do testowania kierownicy. Tutaj jest dużo gładkich zakrętów. O, ale to jest ekstra, kurczę. Wcale nie mam ochoty jeździć tutaj jakoś super szybko, po prostu chcę się trzymać na drodze. To jest mój główny cel na tym wyścigu. No i oczywiście jak najlepiej przejechać. Niektóre trasy w Forzie... O, już, koniec, już kurde, nie ma opcji, żebyś złapał ponownie jakąkolwiek przyczepność albo wrócić na tor w momencie, kiedy masz... na trasę, w momencie, kiedy zaczyna cię zarzucać. Kurde, to jest takie... takie dziwne. W napadzie jeszcze dałbym radę jakoś ten samochód wycentrować, jakoś go bym tam wycyrklował tutaj tego, a tu nie, kurczę, możesz sobie machać tą kierownicą, robić co chcesz. On już straciłeś nad nim kontrolę, koniec tematu. Musisz się trzymać drogi od początku do końca, bo inaczej jesteś przegrańcem.
biegi bardzo wcześnie zmieniam, nawet nie cisnę gazu do końca, kurde, jak w dieslu. No co, no kurcze, silnik będę miał sprawniejszy, będę mniej palił i tak dalej, na niskich obrotach będę sobie fajnie jeździł, to jest taka, wiecie, kontrola trakcji. Nie, ale powiem wam jedno, że bardzo dużo lepiej jest z tą lepszą regulacją gazu, po prostu ja się nie muszę martwić o trakcję, tak? Oczywiście też zmieniam czasami biegi przy niższych obrotach, no ale tak się raczej powinno robić w tych samochodach, które mają ogromną moc. No nie ma opcji, one zawsze będą mielić kapcia, nie? Ale nawet dogoniłem tą pierwszą stawkę, więc trzeba powiedzieć, że pierwszy etap wyścigu poszedł mi całkiem fajnie. Dopiero gdy zaczęły się... Już! Widzieliście, skręcałem w lewo, żeby kontrować. Nic się z samochodem nie działo, samochód jechał do przodu. Puściłem gaz! Totalnie puściłem gaz. Samochód leciał do przodu w ogóle w prawo. Nie wiadomo, co się z nim działo, nie? Nie ma opcji, po prostu nie odzyskał. Delikatnie kierownicę skręciłem. Nie to, że tam mocno, tylko delikatnie. Nie miał żadnej przyczepności. Zero. Koniec. Nie wiem, czy to jest domena tego samochodu, ale wszystkie inne samochody, które testowałem, też właśnie w ten sposób się zachowywały, nie? O, teraz docisnąłem gaz do końca i też próbuję kontrolować w prawo, nic się nie dzieje z samochodem. Tak jakby w momencie, kiedy tracisz kontrolę, tracisz przyczepność na tylne koła, tak jakby nagle przednie koła w ogóle znikały. Jakiś bug był w grze czy coś takiego. Okropne to jest. Wiem, że jakbym ustawił sobie na ten tryb normalny, to jeszcze w miarę, nie symulacyjny, to jeszcze w miarę bym mógł odzyskać kontrolę nad samochodem, może bym tam coś wykontrował i by dało radę. No, ale ogólnie kierownica jest do tego typu zabawy, wiesz, już masz obczajoną grę, dla mnie to jest ogromna satysfakcja, że już mam obczajoną tą grę dosyć dobrze i nagle pojawia się zupełnie nowy element prowadzenia tych pojazdów i to jest mega frajda, nie? Po prostu poznajesz grę od nowa, a to nie jest powiedziane, że ja do końca życia będę grał na kierownicy i że mi się może nie znudzić. Teraz jest to dla mnie wielka frajda i naprawdę się cieszę, że mogę sobie przetestować taki sprzęt, ale no nie wiem, co będzie później, tak? Teraz się naprawdę świetnie bawię i chcę wam to pokazać. I już nawet na samym początku miałem wam pokazać moje zmagania z kierownicą. Niektórzy nawet napisali, że całkiem dobrze mi idzie na tej kierce. No na pewno. Jeszcze tam odpalę sobie Forza Motorsport 7, może Project Cars, Derta 4 i sobie pogramy, zobaczymy, jak mi pójdzie. No obecnie Forza Horizon 3, bo do tej gry właśnie chciałem mieć kierownicę i sprawdzić, jak się w niej będzie śmigać. Może ja w sumie mam też Assetto Corsa, też polecaliście do Assetto Corsy sobie przetestować gierkę. No myślę, że do Need for Speedów to nie będzie żadnego sensu testować kierownicy, tam może nawet na klawiaturze grać, kurde, i całkiem niezłe wyniki osiągać. No to są takie właśnie gry, nie? No ale tutaj mamy tryb symulacyjny w Forzie i jest to troszeczkę, no myślę, że nawet trudne, żeby ogarnąć te samochody. No oczywiście nie jest to taki symulator w 100%, Forza Horizon 3. O. Nie ma znaczenia, jak skręcisz kierownicą, tracisz kontrolę, czy tam trakcję na tylne koła. I koniec, samochód leci. Zwłaszcza ten, ja nie wiem, czy myślę, że to akurat z tym samochodem były zawsze takie problemy. Ale jeszcze na trybie normalnym on by jakoś się odwrócił, tak? Bo wtedy jakoś te koła na trybie normalnym inaczej funkcjonują. A tutaj... No właśnie, jeśli chodzi o sam samochód, tą Ultimę, to w tej mocniejszej wersji ona... nie można do niej zainstalować spoileru, żeby była w klasie S2, nie? Bo jeśli zainstalujemy do niej spoilery, to ona od razu wędruje do klasy X i wtedy mamy... No samochód, który się nie nadaje do multika teoretycznie, nie? A tutaj mamy Ultimę 700. O. Już. Co byś kuźwa nie zrobił, koniec. No co mam gazu dodawać, hamować? No chyba hamować powinienem wtedy. A ja próbuję jakoś kontrolować, żeby jakoś, nie wiem, złapała przyczepność czy coś. Dobra, tutaj musimy chyba na niskich obrotach. No, Range Rover mnie wyprzedził. Dziękuję za chłopakę. No dobrze, spróbujmy sobie jakiś spokojniejszy samochód. Testarossa, Ferrari, GT500. Ja chyba miałem fajnie porobioną korwetkę. Nie, coś tutaj miałem takiego.
O, weźmy sobie tego Vipera. Zobaczymy, jak mi pójdzie. ACR-a. I tutaj chyba miałem jakiś taki specyficzny tuning zrobiony, żeby to w ogóle trzymało się drogi. Zaraz zobaczymy. Coś tutaj było. O, jest tuning. O, właśnie, spróbujmy, czy dam sobie radę na, powiedzmy, trochę przyblokowanym dyferencjale, powiedzmy na 74%. Ale sprawdźmy, czy sobie teraz poradzę. Zablokowałem troszeczkę dyferencjał, napęd na tył, silnik umiejscowiony z przodu samochodu, więc jest to, kurde, typ, który powinien być bardzo trudny w opanowaniu. No i jest to troszeczkę mniejsza moc i mniejsza prędkość, klasa A. Więc z drugiej strony też nie powinno być tak źle. No mówię, jeśli chodzi o jazdę na kierownicy w stosunku do jazdy na padzie, tutaj jest troszeczkę inaczej, inaczej trzeba te samochody nawet konfigurować, kurczę. Może uda się z niego wyciągnąć coś więcej, niż jakbyśmy mieli grać tak samo na, powiedzmy, padzie, nie? Jezu. Krążownik. Dobra, i sprawdźmy, tu mamy kawałek asfaltu. Zobaczymy, czy dam radę wystartować jakoś ładnie. Kurde, co tam będę dawał radę? Chodźmy od razu na wyścig. Piękniusio, cyk. Nie no, Goliata nie... Wow, ale nim... Ja pierdziele. Jak nim buja. Czekajcie, bo ja tu chyba mam... Ja tu chyba mam ten. To nie jest zbyt dobre ustawienie, bo z tego, co sprawdziłem w Forzie, jest tak, że jak się ma dosyć miękkie zawieszenie, to te samochody mają troszeczkę lepszą trakcję. Jakoś to tak jest, ale spróbujmy z... na hardcora, kurde! A, z dwójki już pali kapora, jak to typowy muscle car, czyli dużo mocy, mało jazdy. Myślę, że to może być ciekawa przygoda, jeśli go uda się opanować. I ciekawa przygoda, jeśli uda się wygrać nim. To jest najtrudniejszy poziom, więc no... Jak raz tylko wypadnę z trasy, a na pewno wypadnę, to będzie koniec tematu, człowieku. Ale to nic. Przygoda, jest przygoda, jest przygoda, to jedziemy. Dobrze, na razie nie najgorzej. A już rzuca. Ale jeszcze go wyczułem. Gnoja. Jak nim buja, kurde. Dowalamy do pieca. A co? Jak buja z kurczycynem! Jakby nie miał stabilizatoru w ogóle. Albo połamany czy coś. Oh my god. Wow! Okej. Jak nim buja! O kurde! Nie, nie, to nie może być! Weźmy może coś łatwiejszego, jakiś inny samochód, kurde. Co my tu jeszcze mamy? Może dajmy Lamborghini Diablo. Ono nie będzie raczej tak mielić hardkorowo jak ten ziomek. Dobra, jedziemy. Ten sam... O, shit! Insurgent z GTA się tu pojawił. Jedziemy Diablosem. I zobaczymy, czy pójdzie mi lepiej niż w Viperze. Czy w ogóle dojadę dalej niż Viperem, kurde? Za dużo mówię kurde, coś tak mam wrażenie. No dobra, jedziemy. Gaz do końca, ty! Wow! Trakcja jest! Nieźle! No tak, za mało mocy chyba tutaj mamy, żeby tu zrywało przyczepność, kurczę. Ale... Ile też potrafi zarzucić tym samochodem przed... dołączeniu tego wyścigu, się to widzicie, widzicie, ale tak, jest lepsza kontrola, to zdecydowanie. No gdzie na piątkę, kuźwa, te cholerne, a łopatki, wolałbym właśnie drążek z boku gdzieś tutaj i wtedy, Boże, wtedy lepiej te biegi zmieniał przy takich manewrach, nie, a tutaj to, kurde, nie mogę, łopatki i potem nie trafisz w odpowiednią i zmieniasz na piątkę zamiast na dwójkę, powiedzmy. Ech. O, tu straciłem przyczepność, dobra, taki driftikiem sobie, cyk, cyk. No, próbujemy to dojechać. Myślę, że pójdzie mi lepiej. Łatwiej nie, ale może... No, może w sumie łatwiej. Damn, ale
Cały czas mi tą szarpie kierownicę, jakbym tracił właśnie przyczepność. Tak lata w powietrzu, dużo jest ciężko, no kurczę, nie patrzcie tak na mnie. Ale pogramy Forza Motorsport 7, tam też chwileczkę sobie już testowałem. I tam na przykład samochody prowadzą się też inaczej, inaczej to się czuje, no. Teraz mam klasę Open Wheel w karierze, to jest początkowa chyba taka klasa, którą się tam gra. I jest ciężko, ale zdecydowanie lepiej niż na padzie, no kurde. Przynajmniej wiesz, kurczę, że masz panowanie nad tym samochodem czy coś. Ja pierdzielę, jaka lamerka. Oh my god. Oni już tam kończą wyścig, boty kończą wyścig, a Lucek jeszcze gdzieś tu w środku morduje się na tych zakrętach. To jest fajne, że czuć, kiedy samochód wchodzi w tą podsterowność i wypada z zakrętu na padzie, nie ma jak tego wyczuć. A tutaj jest dokładnie już te pierwsze momenty, kiedy on zaczyna tą podsterowność łapać. Czuć to, po prostu kierownica delikatnie tak drga. O, na przykład teraz, cyk, pierwsze takie momenty się pojawiły, kiedy wchodziłem w ślizg. Ale kurde, jest naprawdę mega, mega ciężko, no. Nie da się do tego tak super przyzwyczaić od razu. Ja pierdzielę, kurwa, no. Dajcie spokój. I znowu zmieniłem na szóstkę. Ojej, i teraz, o, muszę, o, teraz dopiero. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, jestem. Dobra. Jest. Ej, lepiej sobie chyba radzę z samochodami szybszymi niż tymi wolniejszymi, nie wiem. Może to, ale nie, no to Diablo nie jest takie złe, kurczę. Dobrze się prowadzi. Pamiętam, że jakoś dawałem radę, to jest prawie, że stokowe Diablo. Tu może coś da się ulepszyć, ale no nie jest tak źle z tym samochodem, to nie powinno robić mi takiego problemu. Troszeczkę mnie drażni, że ta kierownica w centrum jakby, tutaj wiecie, jak mam ten obrót, ten tutaj, to nie ma zbyt dużego oporu. To da się w grze ustawić, ale tutaj tak za bardzo to lata, może powinienem dead zone większy ustawić, ale to dead zone to by mi sprawił, że na przykład takie ruchy nie będą w ogóle przez grę wykrywane. Przy większych prędkościach to będzie problem. Ale tutaj kierownica jest zbyt luźna. I tutaj w grze są różne takie ustawienia, te suwaki. Już się tym bawiłem. To mnie właśnie najbardziej denerwowało na początku w kierownicy, że masz tu masę tych suwaków. I kurde, nie wiesz co do czego tak naprawdę. No. Znaczy, no już sobie to ogarnąłem, tak? Weźmy sobie tu force feedback. Zwiększmy siłę. I force feedback understeer, czyli jak samochód wchodzi w tą podsterowność, to wtedy tam siła tego, tych uderzeń, nie wiem jak to nazwać, się zwiększa. I minimum force, tutaj mamy to wytłumaczone, że wheel center position, czyli jak mamy w tej centralnej pozycji, teraz to siła powinna się zwiększać. O, no jest tak trochę. Nie wiem, czy to od razu, chyba trzeba to zaakceptować. Nie wiem, kurde, zobaczmy, że będzie lepiej. No i to jak trzeba kombinować te ustawienia, szukać, żeby niektóre te suwaki nie wiesz od czego co są. A tak naprawdę cholera wie, czy to w ogóle na coś wpłynęło, czy to da się jakoś wyczyć, czy ten... O dobra, teraz czuję, że force feedback jest mocniejszy. Tak, jest większa siła. To na pewno. Czy to dobrze, czy źle? No nie wiem, w centrum skrętu i tak jest tak sobie. Ale to kwestia chyba preferencji. No, dla mnie jest bardzo ciężko tu jeździć. Ale na pewno będę ćwiczył, na pewno będę chciał jeszcze w Forzie Horizon sobie popróbować i na pewno sobie popróbuję też na live z wami pościgać się, bo to będzie kurde przygoda miesiąca. Nie wiem, wezmę samochód na pewno na cztery koła, kurde silnik centralnie i jadę, żeby to w ogóle miało jakąś trakcję taką przekosmiczną, że nie musiał się martwić, czy mi tam dupę zarzucić, czy nie. Gaz do końca, cztery kółka się kręcą i jazda. Tak zrobię, kurczę. Tak, oczywiście. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.